odwodnienie najczęściej zdarza się osobom starszym i małym dzieciom. Ale jest to zjawisko, które oczywiście może pojawić się w każdym wieku. Jest to oczywiście zależne tylko od tego, co zrobimy z naszym organizmem. Jakie są objawy tego odwodnienia? Taki pierwszy objaw, który może wydawać się dość nieoczywisty, to jest spadek koncentracji, spadek możliwości logicznego myślenia, a najczęściej dopiero później pojawiają się kolejne bardziej oczywiste objawy, tak jak spierzchnięte usta, jak suchość w jamie ustnej, suchość języka. Może dochodzić nawet w takich bardziej skrajnych przypadkach do spadku takiej elastyczności skóry, do zapadnięcia się w taki widoczny sposób gałek ocznych. Dodatkowo jakby zmienia się bardzo wyraźnie barwa moczu. Ten mocz jest po prostu o wiele ciemniejszy. Kolejna rzecz to bóle, zawroty głowy, które bardzo często towarzyszą odwodnieniu organizmu. I też rzecz, którą bardzo łatwo zaobserwować, to mniejsza ilość potu. Na przykład wykonujemy tą samą czynność, a przestajemy się pocić albo pocimy się o wiele mniej. Przez to oczywiście rośnie nasza temperatura, możemy mieć wtedy podwyższoną temperaturę ciała, gorączkę i przez to też będzie nam zimno, więc mimo że temperatura powietrza jest wysoka, to nam będzie wtedy zimno. Z takich jeszcze dość istotnych rzeczy jest to, że my możemy mieć wtedy oprócz jakichś zaburzeń koncentracji także w ogóle problemy z widzeniem. Ten wzrok może być zamazany albo może mieć jakieś podwójne widzenie, więc to także powinno już nas bardzo niepokoić, jeśli takie zjawiska gdzieś będą miały miejsce. Jeśli oczywiście coś z tego zaobserwujemy, to wiadomo, to jest oczywiste, że powinniśmy gdzieś udać się do niższej temperatury i po prostu się nawodnić, ale to nawodnienie warto także przeprowadzać w taki sposób dość spokojny, tak żeby po prostu nasze nerki dawały radę to wszystko przerobić i żeby to nawodnienie po prostu przebiegło jak najbardziej optymalnie. Także warto pamiętać, szczególnie uprawiając sport gdzieś na zewnątrz w wysokich temperaturach, to odwodnienie może przejść szybciej niż nam się wydaje. I to nie jest normalne, że nas boli głowa po bieganiu w upale, czy mamy jakieś zawroty głowy, czy inne objawy. Tak naprawdę, jeśli uprawiamy sport na zewnątrz, to powinniśmy mieć dostęp do takiej ilości płynów, żeby nam w zasadzie się nie chciało pić i nasze nerki mogły swobodnie pracować. Mam nadzieję, że to było pomocne i uchroni chociaż jeden organizm od odwodnienia. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, hej!